Cześć, z tej strony Karolina Supańska. Witam Was w 150. pięknym, okrągłym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości, ale raz w miesiącu robię wyjątek i mam dla Was odcinek solowy, tak zwane holistyczne inspiracje i to będą inspiracje czerwca. I spotkałam się z takim przekonaniem, co jest zapewne potwierdzone badaniami, że jeżeli nazwiemy głośno nasze obawy i lęki, to w jakiś sposób zrzucamy z siebie presję. Więc ja, jak zdarta płyta, powiem, że mnie te solowe odcinki stresują. I może teraz będzie im po prostu łatwiej. Niemniej bardzo dziękuję wszystkim osobom, które właśnie na moje holistyczne inspiracje czekają, bo wiem, że jest wiele z Was, którzy lubią, kiedy ja sobie sama do tej chcę przyjść do kamery, do tego mikrofonu rozmawiam, monologuję. Także jest to seria, w której ja dzielę się z Wami moimi przeróżnymi, tak zwanymi kolokwialnie mówiąc, polecajkami. Ze świata kultury, ze świata jedzenia, ze świata odpowiedzialnych zakupów etycznej, mody, naturalnych kosmetyków. Mówiłam o kulturze, ale tutaj chodzi mi oczywiście o książki, filmy, seriale, podcasty. Dzisiaj będzie sporo rzeczy, tak mi się wydaje. I nie mogę się czekać, aż się nimi z Wami podzielę. Ale na początek myślę, że warto powiedzieć o fundacji, bo pewnie większość z Was wie, że mam kilka swoich produktów elektronicznych na sklepie i zdecydowałam od stycznia, że 10% z zysków będę przekazywać każdego miesiąca innej fundacji. Także za każdym razem, co miesiąc Wam powtarzam, jakie to były fundacje. Nie zrobię tego tym razem, oszczędzę Wam tego, ale już od razu Wam mówię, że w lipcu. Wybrałam Fashion Revolution, to jest organizacja, którą ja wspieram od lat. Chodzi mi o Fashion Revolution Polska. Oni działają na rzecz mody etycznej, mody odpowiedzialnej. Na ten temat jest mnóstwo podcastów, także poszukajcie sobie. Mam rozmowy z, dwie rozmowy z Eweliną Antonowicz, która właśnie jest koordynatorką Fashion Revolution. Mam dr Magdalenę Płonkę, mamy Asię Glogazę dwa razy, mamy kilku założycieli marek etycznych, także. Polecam. Jest to temat na pewno bliski mojemu sercu i pomyślałam sobie, chociaż przyznam szczerze, że to nie był mój pomysł. Także, Karo, wiesz, że dziękuję Ci za tą inspirację. I mówiąc, Karo, nie mówię do siebie, żebyście nie myśleli, że aż tak bardzo się wczułam w ten dialog ze sobą. Chodzi o to, że wiele z nas. Kupuję mnóstwo rzeczy latem, czy na wyjazdy, czy w ogóle w takim szale zakupowym. Ja pamiętam, że sama jako nastolatka nie mogłam się doczekać wyprzedaży i, i to było istne szaleństwo. Dlatego sądzę, że tym lepiej jest wesprzeć taką inicjatywę, która nieco promuje hamowanie się przed takimi impulsywnymi, sieciowymi, fast fashionowymi zakupami. Więcej o Fashion Revolution możecie sobie poczytać. Podlinkuję Wam oczywiście te organizacje w opisie, ale taki bardzo znany slogan ich to jest Who Made My Clothes? Czyli pytają znanych marek o to, kto zrobił moje ubranie, kto uszył to ubranie i po prostu na światło dzienne wychodzą informacje o produkcji ciuchów, o to, w jakich warunkach powstają i jak żyją pracownicy ci najniższego szczebla. Także moim zdaniem bardzo, bardzo dobry temat i fajna refleksja właśnie w kontekście, tego szału zakupowego, wyprzedażowego. Oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale taki mały, taki mały sygnał ode mnie. Zawsze zaczynam te, te moje solówki właśnie od takich ogłoszeń nieparafialnych, więc nie mogłabym nie powiedzieć, że dla wszystkich osób, które wyczekiwały do druku codziennika, mam dobrą wiadomość: na Waszą prośbę powstała mała, dodatkowa partia codziennika. Codziennik to jest Wspaniałe narzędzie to jest taka noteso-książka, która jest bardzo gruba, ponieważ przez cały rok codziennie zadaję Wam inne pytanie, które ma na celu lepsze poznanie siebie. To jest pewna forma autoterapii, ale oczywiście nie można powiedzieć, że to nam zastąpi terapię, ale dla wszystkich osób, które chciałyby polepszyć relacje ze sobą, zrozumieć swoje emocje, relacje w swoim życiu, swoje pragnienia, wyznaczyć sobie cele, uważam, że to jest coś wspaniałego. Ja mój wypełniam od 1 stycznia i go kocham. Także ta ostatnia partia jest dla was jest jeszcze dostępne trochę sztuk na sklepie. Oczywiście wszystko jest podlinkowane. Możecie też sobie wpisać karolina ukośnik codziennik papierowy albo ukośnik codziennik albo kliknąć w link w opisie. I jeżeli macie ochotę, to jest ostatnia szansa, bo powiem szczerze, nie wiem nie wiem, czy będziemy go dodrukowywać kiedykolwiek. On jest przez cały rok 365 lub 6 dni w roku, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, dostępny jako e-book. Czyli kupujecie sobie produkt elektroniczny i zapisujecie sobie wasze odpowiedzi na przykład w notesie. Polecam z papierem z recyklingu, bo ja tutaj będę przemycać takie typy po prostu eko dzisiaj. Może, może tak, może nie. W każdym razie, jeśli Was interesuje wersja papierowa, to jest ostatni dzwonek. Także zapraszam Was serdecznie i jeszcze takie ostatnie ogłoszenie ode mnie: to będzie to, że wszelkie treści podcastowe, inspiracyjne, cytaty, dyskusje, tematy związane z odcinkami, teraz możecie sobie utrwalać. Poszerzać na moim Instagramie Karolina Sobańska. Już nie prowadzę Instagrama Karolina Sobańska podcast. Stwierdziłam, że to będzie o wiele bardziej spójne, jeżeli na moim profilu będą te grafiki i właśnie te refleksje, przemyślenia dogadane. Dogadane? Dodawane? Dodawane. Także, jeśli was tam jeszcze nie ma, zapraszam serdecznie. A ja przechodzę do moich inspiracji, bo jest ich całkiem sporo i pomyślałam sobie, że Zacznę dzisiaj od jedzenia, bo jedzenie jest bardzo ważne. Dla mnie, myślę, że jest ważne dla każdego, a u mnie przy okazji jest to moje ogromne hobby i choć śmiałam się ostatnio, że patrząc na przykład, właśnie po moim Instagramie, może się wydawać, że ja po prostu chodzę od knajpy do knajpy, to bardzo lubię gotować, bardzo lubię testować różnego rodzaju nowe produkty. I to też jest ciekawe, bo generalnie jestem osobą, która stara się gotować i jeść jak najbardziej pełnowartościowe produkty i nieprzetworzone w miarę możliwości, ale są pewne rzeczy, które wszyscy kupujemy w wersji gotowej, jak na przykład nabiał, czy chcę powiedzieć nabiał czy mleka, no wiadomo, nabiał czy na mleka roślinne, albo innego rodzaju pieczywa czy wędliny i Rzadko używam tych stwierdzeń, bo oczywiście nie jem produktów zwierzęcych od lat, ale mają one też swoje odpowiedniki w wersji roślinnej i ja absolutnie nie widzę nic złego w tym, żeby te produkty w wersji gotowej raz na jakiś czas sobie kupować. I dzisiaj mam dla Was właśnie taką polecajkę serowo-mleczno-wędliniarsko- Pieczywową. Ja w ogóle nie wiem, czy, czy znacie moje treści, znacie mój sposób wypowiadania się, moje poczucie humoru, ale ja lubię sobie stwarzać słowa, które nie istnieją, i to nie znaczy, że ja myślę, że istnieje słowo pieczywowe, tylko obawi mnie to, że mogę je sobie stworzyć po polsku. Także dzisiaj mam w ogóle taki nastrój śmieszkowy od rana, fajny dzień miałam. Ym, więc przechodzę, przechodzę do pierwszej rzeczy, którą chcę wam polecić, i to jest moje odkrycie wszechczasów, i tutaj muszę mojej kochanej Kamili. Za to podziękować, bo przywiozła mi, żeby się nie zepsuła w jej lodówce przed swoim wyjazdem, przywiozła mi kawałek wegańskiej fety i uwaga, jej chłopak, który jest jedzącym nabiał i sery albańczykiem, wychowanym na serze feta, powiedział, że mógłby spokojnie jeść tę wersję roślinną i byłby równie usatysfakcjonowany. Więc jeżeli to nie jest największy komplement, to nie wiem, co nim może być, moi drodzy. Jest to roślinna feta z Violife, to jest coś przepysznego. Wszystkim o niej mówię, cała moja rodzina to je, jest po prostu boska, tuściutka, kruchutka, pyszna. Naprawdę pyszna. I w ogóle sałatka grecka to jest taki, taki mój też faworyt minionego miesiąca pyszne, z dobrego źródła warzywka, świeże, właśnie takie odświeżające, chłodzące, idealne na upały. Do tego feta, do tego oliwki, mnóstwo oregano. Ja do tego daję też e, oczywiście oliwę, sok z cytryny, sól, pieprz. Nie daję cebuli, bo nie za dobrze mi działa na, na żołądek surowa cebula, ale oczywiście możecie sobie zrobić to w dowolnej wersji. Ja się śmieję, że robię polską sałatkę grecką, bo ostatnio dodałam do niej koperek i szczypiorek, bo miałam w lodówce, ale jakby ja też jestem znana z tego, że moje połączenia są czasami wątpliwe dla wielu osób. Niemniej polecam Wam z całego serca. Kolejną rzeczą, no może już zostaniemy przy tych mlekach, to, to powiem, to powiem o mleku, bo pamiętam jak parę miesięcy temu polecałam Wam mleko, którego teraz przysięgam nie ma nigdy, jak jestem w sklepie. Jakby, ja chyba o tym kiedyś już mówiłam, ale oczywiście nie wierzę w to, że słucha mnie cała Polska, która wykupuje te mleka, ale coś się ewidentnie wydarzyło, bo to jest te firma to się chyba nazywa bioactive, chociaż może coś pomyliłam, bo nie o tym chciałam dzisiaj, ale to był tak zwany, to się nazywa Protein Drink, i to jest napój roślinny z cieciorki. brzmi to tragicznie, wiem, ale jest w ogóle słodki, pyszny i ma wspaniały skład, i jakby cukru, de facto jest chyba 3 gramy na, na 100 ml, więc to jest dla mnie jakiś event, ale nie ma go w żadnym sklepie, w którym mógłby być i są produkty tej samej marki, także nie wiem, co się wydarzyło. To też musiałam sobie znaleźć alternatywę. A to, co dla mnie jest ważne w mleku, to to, żeby było dość słodkie. Ale nie, właśnie nie kosztem tego, no to niedosładzane, ale też nie kosztem tego, że tak jak mleko ryżowe ma strasznie dużo cukru na 100 gramów i to uważam, że już jest troszkę przesada. Eee, moja preferencja, oczywiście zostawiam Wam decyzję. Natomiast e, dla mnie przede wszystkim ważne jest to, żeby ono też miało spoko zawartość białka, a mleko sojowe nie siada mi takie niesłodzone na przykład do maczy czy do kawy, więc e, i do gotowania, i do, do gotowania śniadań i do maczy po prostu musiałam znaleźć jakąś fajną alternatywę całkiem białkową. No i oczywiście dzieciorka tutaj super opcja i teraz w końcu dobrze go Karolina. Mamy mleko konopne hemp milk i polecam wam serdecznie. Mam to mleko marki Ecomil. Jest super, smakuje konopią, jakby tutaj miejcie to na uwadze, bo to jest no jeżeli jecie nasiona konopi na przykład łuskane, które ja uwielbiam. Czy to, to mleko tak smakuje, więc może nie dla każdego. To czuć w napoju, ale moim zdaniem jest spoko, więc jak testujecie dajcie znać, czy to była dobra rekomendacja. Ale uprzedzam, to nie smakuje jak mleko owsiane, tylko jak mleko konopne. Następna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest waga. Waga, uwaga. Kaszanka. Tak, kaszanka. Nie jest to zbyt letnie. I w ogóle miałam to powiedzieć miesiąc temu, ale zapomniałam, bo to jest moje odkrycie chyba nie wiem, jakoś początku maja, czy może nawet wcześniej. W każdym razie moja mama kupiła w Lidlu kaszankę dobrej kalorii. Ja w ogóle nie dom kaszanki od tysięcy lat. Nie byłam nigdy jakąś wielką fanką. Ale na pewno wolę kaszankę od kiełbasy. Nigdy nie lubiam kiełbas. W ogóle super. Jakiś w ogóle mięsny, mięsny tok nam wjechał. W każdym razie. W każdym razie ta kaszanka jest pyszna. Serio. Naprawdę. Ja sobie podsmażyłam Cebulkę, dorzuciłam na chwilę pokrojoną kaszankę. Pff, to było boskie, do tego miałam jakiś taki jogurtowo-majonezowy sosik. To było w domu moim rodzinnym. Pyszne to było. I od tego czasu ja też rzadko bywam w Lidlu w Warszawie, ale akurat poszłam do Lidla, zrobiłam sobie zapas, nawet sobie zamruziłam jedną paczkę i uważam, że naprawdę jak ktoś tęskni za kaszanką, albo jak ktoś jest kaszankożercą i chcecie troszeczkę odpuścić mięsne, mięsne wyroby, to to jest mega fajne. Mega fajny zamiennik, to potwierdził też mój tata, więc jakby, wiecie, jest, 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 jest to wiarygodne. I ostatnia rzecz z działu jedzenia, chociaż tak naprawdę to jeszcze trochę będzie, ale taki ostatni konkret to jest raczej informacja na pewno dla Warszawiaków, bo jest to najlepszy chleb na świecie, który ja odkryłam. Jest to chleb z znanej piekarni rzemieślniczej, być może, która chyba teraz ma dwa punkty w Warszawie. I to jest chleb włoski. W każdym razie jest to chleb z orzechami włoskimi i z rodzynkami. No jak nie lubicie rodzynek, to raczej nie będzie strzał w dziesiątkę. Ale ja kocham w ogóle połączenie rzeczy słodko, słodkich z wytrawnymi. Więc jeżeli jem sobie wytrawną kanapkę, na przykład z, nie wiem, z awokado albo z twarożkiem yy, słonecznikowym, albo właśnie jem sobie sałatkę grecką czy zupę, to dla mnie taki tost, chociaż jak jest świeży, to nawet nie tost. Taki chlebek właśnie słodkawy z orzechami z bakaliami po prostu to jest coś przecudownego i mój patent jest taki, że kupuję cały bochenek kroję go sobie kiedy jeszcze jest świeży, mniej więcej oszacowuję na ile on mi ym, starczy świeży tak, ile zjem. Kroję sobie na kromki i zamrażam i potem sobie wyjmuję pojedynczą kromkę, wsadzam prosto do tostera i po prostu zawsze mam pyszny świeży cudowny chleb. To nie jest jakiś odkrywczy patent, ale anusz się komuś przyda, więc się dzielę. I kolejny temat, który chciałam poruszyć, jest też związany z jedzeniem, ale jest to bardziej ogólna kwestia, związana z napojami, związana z kawą. I to jest w ogóle ciekawe. Zrobię małą dygresję, bo ja dużo mówiłam na początku roku i pod koniec zeszłego roku o moim niepiciu kawy. Jakby jeżeli obserwujecie moje działania, moje relacje, na przykład na Instagramie, to wiecie, że kawę zdecydowanie piję. Natomiast ta zmiana, która zaszła u mnie, to chyba było w październiku zeszłego roku, to jest to, że kawa nie jest pierwszą rzeczą, którą jem, piję rano. Bo zazwyczaj piłam kawę na pusty żołądek. Jest o tym cały odcinek takich dobrych nawyków, które zmieniłam w 2020. Postaram się podlinkować. I po prostu czuję się lepiej, kiedy tej kawy nie piję zaraz po przebudzeniu, bo też no, to jest długa historia, ale zauważyłam taki mechanizm, że jeżeli ja nie miałam tej kawy na pewno rano przed śniadaniem, to bardzo psuło mi to humor i stwierdziłam, że to uzależnienie jest zbyt poważne i muszę coś z tym zrobić. Więc teraz zazwyczaj piję kawę po śniadaniu do śniadania, czasami nie piję jej wcale, czasem piję macze. zależy. Zależy, bo też mało piję kawę w domu. No i chyba jednak przejdę teraz do tego. Tą dygresję zrobię później. Bo ja zakochałam się w kawie specialty i był o tym ostatnio podcast ze Krzyśkiem Żymanem, który Wam bardzo polecam. W ogóle o tym, czym jest kawa specialty i kawiarnie specialty. W ogóle muszę się przyznać, jakby ja mówię specialty, ale dużo, dużo osób mówi speciality. I ja już w końcu nie wiem. Wydawało mi się, że angielskie to jest moja mocna strona, ale już w końcu nie wiem, bo nawet jak sobie to googlałam, to były jakieś różne, różne teorie, więc przyjmijmy, że obie, obie wersje są poprawne. Może się dorobimy jakiegoś. Spoko polskiego słowa i nie będzie tutaj problemu. W każdym razie ja rzeczywiście zaczęłam przecierać szlaki kawiarni rzemieślniczych w Warszawie. Uwielbiam je odkrywać. Oczywiście mam swoje ulubione, do których chodzę regularnie. Kto wie, ten wie, bo dosyć sporo o tym spamuję. Ale uwielbiam odkrywać nowe miejsca i powiem Wam, że w takim trybie podróżniczym też autentycznie. Zawsze sobie mapuję dobrą kawę, na przykład właśnie teraz w Lizbonie czy w Paryżu. I to nie jest tak, że jestem jakimś super kawoszem, że ja się tak naprawdę jakoś mega na tym wszystkim znam, no bo tak nie jest w ogóle. I że wyczuwam różnice w smaku, i to po prostu jest dla mnie takie istotne, ale cała ta filozofia. Cała ta, właśnie całe to rzemiosło za tym, od momentu zebrania ziaren, przez palenie, aż po przygotowanie, sprawia, że ja chcę wspierać te miejsca, które rzeczywiście podchodzą do tego procesu w sposób etyczny, odpowiedzialny, taki po prostu dla ludzi. Bardzo mnie to inspiruje. I mogę Wam zdradzić, że już za kilka tygodni, wydaje mi się, że od teraz, za trzy tygodnie, będzie kontynuacja tematu kawy i dowiemy się wszystkiego o tym, jak kawa trafia do naszego kubka. I mam nadzieję, że to jeszcze bardziej was zachęci do tego, żeby zastanowić się, może nad tym, dokąd ruszamy po naszą kawę na wynos, ale też jak tę kawę przygotowujemy w domu. I też nowość w moim życiu to jest słuchajcie, to, że zaczęłam jeść drożdżówki. Czytajcie to? Ja w ogóle nigdy nie lubiłam ciasta drożdżowego, ale to chyba oznaczało, że nie jadłam dobrych drożdżówek, i Warszawa jest naprawdę miejscem, które rozpieszcza Wegan, bo jest tak wspaniała oferta wypieków, i ja sobie właśnie chodzę po różnych kawiarniach i zazwyczaj można też dostać przepyszne drożdżówki i rozpoczęłam taki cykl nawet na Instagramie kawa i ciacho, więc zapraszam was serdecznie, jeśli macie ochotę sobie wypić kawę z dodatkiem ciasta. I teraz będzie to dygresja. Raczej ciasto z dodatkiem kawy? Nie wiem. Dygresja miała być taka, że choć mówię tutaj o kawie, to wiele osób kojarzy mnie z tym niepiciem kawy. I kojarzy mnie z maczą. I dostawałam od Was od miesięcy pytania o macze, bo ja też próbowałam bardzo różnych, różnych firm. I mogę Wam powiedzieć, że ta macza, którą ja kupuję regularnie, to jest moja macza tradycyjna. Nigdy nie próbowałam tej luksusowej. Codziennej Wam raczej nie polecam, chyba że może do wypieków. Ale mam u siebie w domu tradycyjną i naprawdę ona jest super. I w ogóle cały sprzęt do robienia maczy mam też właśnie od nich, czyli tego czasena bambusowego i czarkę. I... Uwaga, nadszedł ten wspaniały moment, kiedy mogę Wam powiedzieć, że mam dla Was kod rabatowy, Karolina10 daje Wam 10% na wszystkie produkty Moja Macza, także super, super, super. I w ogóle postanowiłam, że zbiorę też w jednym miejscu wszystkie moje kody, bo mam kody, słuchajcie, mówiłam Wam o tym przy różnych okazjach, ale mam kody takie gastro kody właśnie na macze, na herbaty Lunti, mam ym, na suplementy Help Labsu, na kosmetyki, purite, fenome, nasobio, nie wiem, czy to wszystko. W każdym razie ja to wszystko sobie spiszę, będzie to mieć w opisie. I przygotowałam też specjalną, taką wyróżnioną relację na Instagramie właśnie z kodami. Żebyście zawsze, kiedy macie ochotę po prostu kupić komuś prezent, czy kończy Wam się jakiś produkt, to te rabaty są zazwyczaj bezterminowe. Także. Polecam, bo nie wiem, kto nie lubi kodu. Także to tyle. To tak, to tak totalnie jakby na boku. Natomiast yy, mówiłam o tym, że chodzę po kawiarniach specialty również na wakacjach. I nie mogłabym nie wspomnieć o moich dwóch wspaniałych czerwcowych wyjazdach i o właśnie kilku takich inspiracjach, które mnie spotkały. I już teraz wiem, że zapomniałam sprawdzić jednej rzeczy, ale jako, że to jest po prostu wspaniały podcast ym, na żywo, to wierzę, że mówiąc to dla Was wygooglam. W każdym razie, pierwszą, pierwszym miejscem, które odwiedziłam, to jest Lizbona i słychać, że jestem rozproszona, nie powinnam tak robić. Och, ale znalazłam już to. Więc dobra, dobra, tak przetrwaj się ten moment, już jestem z wami. Lizbona była moim ulubieńcem numer jeden. W ogóle odkrycie nie byłam nigdy w Portugalii, wracam koniecznie. Do Lizbony na chwilę jeszcze zjeść parę dobrych rzeczy, ale po prostu cała Portugalia mnie bardzo ciekawi. Ludzie zrobili na mnie fantastyczne wrażenie, trochę gorsze fakt, że nie znam języka, ale. No, jakoś damy sobie radę, ale marzę o tym, żeby zwiedzić Lizbonę, taką właśnie wybrzeże. Natomiast moim faworytem z Lizbony i coś, o czym nie miałam zielonego pojęcia i teraz dowiedziałam się, że to w ogóle jest chwilowa sprawa, już mówię o co chodzi. To są drzewa. Jak tylko wylądowałyśmy z moją Mają w Lizbonie, przywitały nas po prostu aleje fioletowych wielkich drzew. Po prostu z kwitnącymi fioletowymi kwiatami. To było... To było coś niesamowitego i ja wtedy stwierdziłam, że to jest najpiękniejsze miasto na świecie. A słuchajcie, dowiedziałam się, bardzo mądrze, jako że biologia nigdy nie była moim ulubionym przedmiotem, pomimo, że byłam chyba finalistką olimpiady z przyrody w podstawówce, ale umówmy się, w podstawówce to było dawno. Pamiętam, że trochę ściągałam na finale, bo właśnie no, rozpoznawanie roślin nie jest moją mocną stroną. W każdym razie te drzewa nazywają się jakaranda mimozolistna. I dlatego wziąłam telefon, i dlatego na chwilę się rozproszyłam, bo chciałam wam o tym powiedzieć. Przecudne kwiaty, kwitną oczywiście tylko przez chwilę, dlatego to, że byłam wtedy w Lizbonie, jest dla mnie niesamowitym y, w ogóle nie, szczęściem, jestem za to przewdzięczna, bo to było coś przepięknego. Kolejną podróżą, którą odbyłam, był Paryż. Y, wszystko w ogóle, jeśli chodzi o moje polecajki, takie wiecie, zwiedzaniowo, gastro też. Naturalnie. Macie to wszystko na Instagramie wyróżnionych, także nic, nic Wam nie umknie. I takim moim ogromnym faworytem, taką moją mm, niesamowitą inspiracją było, było Muzeum d'Orsay, Muzeum Impresjonizmu. Muzeum, w którym byłam, kiedy byłam po raz pierwszy w Paryżu, miałam chyba lat 17. I już wtedy to muzeum mi się bardzo spodobało, a ja nie byłam w ogóle ani muzealna, ani sztukowa, ale ono mnie wtedy zachwyciło i teraz poszłam tam, spędziłam tam dwie godziny, co było zdecydowanie za mało, a jednocześnie mam wrażenie, że lepiej sobie takie miejsca dozować, bo na koniec po prostu robiłam rurę przez ostatnie piętro, mijając wszystkich van Gogów, yy, monetów i tak dalej. I, I czułam się właśnie trochę jak taki niewdzięcznik, ale już miałam, już miałam przesyt muzealny. Natomiast naprawdę przeżyłam jakiś Niesamowite uniesienia w tym muzeum, i kiedy byłam właśnie z mają w Lizbonie, to dowiedziałam się, że jest coś takiego, jak efekt Stendala, to chyba tak się mówi. I jest to takie uczucie, kiedy piękno sztuki, zabytków, ale też architektury, no wiadomo, to jest część sztuki, tak nas zachwyca, że mamy wręcz taką reakcję bezdechu. Osłabienia, przyspieszonego bicia serca, i doświadczyłam tego z mają, kiedy byłyśmy w klasztorze Hieronimitów, przepiękne miejsce właśnie w Lizbonie, i maja po prostu naprawdę was losing it, to było przeurocze. I ja doznałam tego samego właśnie w, w Dorsey i powiem Wam, że kurczę tylko nie wiem, czy ta wystawa nadal jest, bo wiem, że ona się zaraz kończyła, ale kto wie, może podróżuje gdzieś po świecie i może sobie to sprawdzicie, może akurat tam będziecie, who knows? W każdym razie jest to wystawa szwedzkich. W szwedzkich? Nie. Twu. Cofnij. Kontrol Z. Szwajcarskich modernistów. Coś, na co w ogóle nie chciałam iść, bo nigdy do nich nie słyszałam i to brzmiało to w ogóle nieatrakcyjnie dla mnie. To była najspanialsza wystawa na ziemi. Um, tam był chyba jakiś. Możemy zapamiętała chociaż jedno nazwisko. Giacometti Maja, jeśli słuchasz. Przepraszam, jeżeli coś pomyliłam. W każdym razie nazwiska nic mi nie mówią, mam je zapisane i też mam to zapisane u siebie w wyróżnionych relacjach, bo. Ja też bardzo zmieniłam swoje podejście do sztuki, powiem Wam, że tak jak kiedyś parę lat temu, kiedy postanowiłam, że zacznę zgłębiać swoją wiedzę, chciałam wiedzieć wszystko od razu, tak teraz pozwalam tej wiedzy wpływać i wypływać. Co zostanie, to zostanie. Następnym razem się przejdę do muzeum, po prostu mi się to odświeży, przypomni i stopniowo będę sobie tę wiedzę ugruntowywać. I kupiłam sobie nawet książkę do historii sztuki właśnie w Muzeum d'Orsey, która wyglądała na bardzo przystępną i będę sobie po prostu to dozować. I jeżeli właśnie wypada mi nazwisko, to nie znaczy, że jestem, nie wiem, głupia czy nieprzygotowana. Po prostu nie chcę też wprowadzać sobie takiego reżimu, tylko czerpać z tego. Przyjemność. Minęło już sporo czasu, odkąd zaczęłam nagrywanie, powiem Wam, a ta lista jest jeszcze długa. Także dzisiaj jest dzień dygresji, ale polecam Wam serdecznie, jeżeli będziecie w Paryżu, to naprawdę muzea to jest coś niesamowitego. Byłam też w wielu innych, tak jak mówię, zaglądajcie na Instagrama, wybierajcie co Wam się podoba i odwiedzajcie, bo uważam, że zarówno podróże, jak i możliwość obcowania ze sztuką w muzeach to jest ogromny przywilej i czułam niesamowitą wdzięczność za to, że mogę oglądać na żywo coś, co tak zachwyca, co jest taką legendą, także dzięki świecie za to, że jesteś otwarty i płynne przejście, bo wspólny mianownik to podróże, słuchajcie, ja odkryłam tak zarobisty trening jogi, trening to jest złe słowo, super sekwencje jogi właśnie na wyjazdy, ale przyznam szczerze, robię to też na co dzień, bo od paru miesięcy naprawdę dobrze mi wjechała rutyna codziennej porannej jogi. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to sprawdza, bo wtedy wiem, że jakby zrobiłam ten mój ruch, czuję się świetnie psychicznie. Yy, I nie myślę w ciągu dnia o tym, że o jeszcze by wypadało sobie po, poćwiczyć, tylko rano to jest mój czas i ja to kocham. I znalazłam super, super, super yy, wideo, które wam polecam. Yy, to jest praktyka Deliciously Ella. To jest taka laseczka, która od lat ja ją obserwuję, ona ma swoje restauracje, ma swoją aplikację, ma wielkiego, wielkiego bloga, swoje produkty. No naprawdę to jest roślinna królowa, zrobiła Imperium. Imperium w, w Londynie i w ogóle na świecie. Mam jej książki kucharskie od, od nie wiem, 6 lat temu chyba kupione. Więc, więc jakby ze mną jest od dawna. Natomiast ja wiedziałam, że ona zrobiła kurs na nauczycielkę jogi, ale nie wiedziałam, że ma jakieś e, swoje praktyki. YouTube mi to podsunął. I mam takie super flow. To się nazywa chyba 10-minute Fire Flow i nie wiem czy to dlatego, że teraz jest 30 stopni na dworze, ale ja po prostu po tych 10 minutach naprawdę jestem zmęczona, więc mam takie mini cardio w tym wszystkim. <laughs> Leję się pod. Ono jest super i no polecam. Polecam, jak macie mało czasu, to jest ekstra. Ona jeszcze ma coś takiego jak morning wiggle, więc na przykład, jak jestem super zmęczona i nie mam ochoty na to flow, to robię sobie tą lżejszą wersję, także naprawdę mega. Podziękuję Wam ekstra, ekstra, ekstra. I teraz mam dla Was w ogóle też kilka takich polecajek, właśnie um, kulturalno-technologicznych. One są trochę randomowo ułożone, ale muszę Wam powiedzieć o kolejnej osobie. Dzisiaj było dużo jedzeniowych, jedzeniowych polecajek, i powiem Wam, że moim odkryciem, i teraz uwaga, spoiler moją nadchodzącą gościnią podcastu tak się cieszę, że sobie nie wyobrażacie, to będzie taki kosmos, ten temat to będzie za dwa tygodnie naprawdę. Sobie trzeba ustawić przypominajkę, bo to jest coś wspaniałego. To jest Paulina Małek z konta na Instagramie PM nutritionist. Paulina mieszka w Wielkiej Brytanii, stąd ta nazwa. Jest dietetyczką i tematy, które porusza są niesamowite. Mówi o... Teraz będę mówić szyfrem. Mówi o wago inkluzywności. Mówi o health in every size. Mówi o końcu z kulturą diet mm, i jakby jej profil nazywa się Strefa Wolna od Odchudzania, to jest tak, tak inspirujący... Oh, coś wspaniałego. Tak inspirujący profil, taki powiew świeżości, taka duża dawka tego, co każda z nas chce usłyszeć, no bo jest to głównie dedykowane kobietom, choć absolutnie nie umniejszam temu, że mężczyźni też mogą mieć problemy ze swoją... z jedzeniem, z relacją z jedzeniem, ze swoim ciałem, ale po prostu polecam Wam. Polecam Wam całym sercem. Leźcie tam. A więcej za dwa tygodnie, więc już nie będę się rozwijać. Przechodząc dalej, lubicie moje polecajki podcastowe i ja teraz znowu wrzucę mój standardowy tekst co miesiąc, czyli proszę słuchajcie tego podcastu co miesiąc, bo ja te polecajki, którymi dzieliłam się miesiąc temu, nadal się pod nim podpisuję i nadal wam je rekomenduję im dwa miesiące temu i trzy miesiące temu, więc czuję taką presję, że jak mówię o podcaście, to powinnam wymienić wszystkie, ale tak się nie da, więc naprawdę słuchajcie na bieżąco, bo to wszystko stanowi takie kompendium moich. Kompendium moich rekomendacji boże, nie wiem, z kogo ja się uważam. Um, wracając, podcast, który polecam, podcast, o którym słyszałam od dawna, bo to jest mega znany podcast w Stanach, więc daję wam perełkę. To jest podcast Almost 30, i to prowadzą dwie dziewczyny: Lindsay i Krista, i one są wspaniałe. Mają super gości. To jest szeroko pojęty lifestyle, ale w takim ujęciu z nastawieniem na zdrowie psychiczne, wellness. Zdrowie, ogólnie, ale też duchowość i duża dawka humoru i normalności. No, świetne laski, naprawdę, polecam Wam. Ja sobie wybieram jakieś losowe odcinki, bo ich jest chyba ponad 400, no nie, pewnie milion ich jest, tak szczerze mówiąc, mnóstwo jest tych odcinków. Mają też przeróżnych gości, których ja uwielbiam, których podcasty sama słucham, więc jeżeli macie ochotę na taki niezwiązujący, ale fajny, babski content, to polecam naprawdę całym, całym sercem. Teraz chciałam Wam jeszcze powiedzieć o filmie, ale już wiem, że nie pamiętam całej obsady tego filmu, ale są same znane twarze. <laughs> Dobra, jestem. Jest to film, który nazywa się Human Capital, Kapitał Ludzki. Oglądałam go z moją mamą, bo powiem Wam, że ja w ogóle wyrosłam na oglądaniu filmów. Oglądałam filmy całe życie swoje, dziecięce, z moją rodziną, głównie z moją mamą, każdego dnia praktycznie, przez całe swoje życie. I. Odkąd mieszkam sama, to nie umiem za bardzo oglądać filmów, więc oglądam bardzo rzadko i zazwyczaj jestem w domu. Więc jest to bardzo fajny film. To jakby on nie zmieni waszego życia, ale ma taki fajny klimat, że pomyślałam, że o nim opowiem. Super obsada, oczywiście nie pamiętam, kto w nim gra. Fajnie co. Ale jest tam taki. O Boże, też karo. Na pewno gra tam Marisa Tomei. Gra tam były mąż. Jakiej znanej aktorki. Ekstra co? Super, naprawdę super to powiedziała. I gra tam jeszcze taki yy, skandynawski aktor, on jest chyba z Danii. I on grał w takim filmie, była sobie dziewczyna Sarsgard? Chyba tak. W każdym razie super klimat, super obsada raczej mroczny, dramat psychologiczno-obyczajowo. Nie wiem, nie wiem, kryminalny. O, bardzo fajny, super trzyma w napięciu. Fajna jest, fajna też elokwencja dzisiaj jest, powiem Wam, że naprawdę yy, dzisiaj jest połączenie po prostu śmieszkowania z elokwencją wszechczasów. Yy, jest moim zdaniem bardzo ciekawie zrobiony i w interesujący sposób przedstawiona narracja, bo historia jest opisana z perspektywy kilku bohaterów, jakby ten sam wycinek czasu z perspektywy chyba czterech osób, więc naprawdę polecam. I jeszcze właśnie z takich ym, filmowych yy, rzeczy, to polecam Wam serial Netflixa Halston. Jest to oczywiście serial o projektancie mody, o którym przyznam że sama nie słyszałam wcześniej, ale gra go wspaniały Ewan McGregor. Yy, świetnie zrobiony serial, naprawdę jest mroczny, jest ciężki, pokazuje bardzo kulisy świata mody, ale też to, z czym borykają się osoby na świeczniku, których życie może wydawać się takie fantastyczne. Bardzo fajne jest to, no, że to jest oparte na faktach, mamy tam lejzę Minnelli, mamy studio 54 i no, bardzo, bardzo mi się podobał, ale tak jak mówię, raczej to jest taki niezbyt pokrzypiający, pokrzypiający film. I jak jesteśmy przy temacie mody, to chciałam Wam polecić markę, z którą się właśnie zaznajamiam, ale jest to po prostu sukienka, którą jak tylko do mnie przyszła, po prostu nosiłam dzień w dzień i też wiele osób mówiło mi, że. Że jest piękna, więc podzielę się. To jest marka Aure. Jeżeli to źle wymówiłam, to wybaczcie, ale to się pisze Aure the Label. Także podlinkuję wam, bo nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam. Dajcie znać. I robią piękne rzeczy. Także polska marka u mnie zawsze to będą sprawdzone źródła, polska produkcja tak zwana etyczna, odpowiedzialna moda dobre materiały naturalne z certyfikatami. Polecam naprawdę z całego serca i myślę, że zakończymy w takim temacie, w klimacie beauty, ale jeszcze pomyślałam, że przemycę hmm, wnętrzarską rzecz, bo ona jest taka też modowa, dodatkowa, akcesoriowa i to jest przepiękna taka kamienna podstawka pod kubek z takiego studia, które nazywa się Aurora. To też jest super fajne, prowadzone przez przemiłą dziewczynę i Mam nawet dwie podstawki od niej. Jedną właśnie taką kamienną, a drugą, a drugą taką przepiękną, szklaną. Wygląda jak taki rozkrojony kryształ i po prostu cudnie mi to zdobi mieszkanie i pomyślałam, że wam o tym opowiem. Tak jak mówię, wszystko wam podlinkuję. I na sam koniec mam dla was dwie rzeczy ze świata beauty i powiem wam, że kosmetyk, który mam w swojej łazience od chyba roku. Teraz nie rozstaje się z nim i jest tak fantastycznym dodatkiem właśnie na lato. I to jest marka Recibo kochana, polska, naturalna, wegańska, kocham coraz więcej produktów w szkle, bardzo, bardzo lubię od lat. I j'est to balsam Master Touch Body Balm, i to się nazywa Ultra Glowing Skin, i jest to po prostu balsam taki rozświetlający. Nie chcę powiedzieć, że to jest balsam brązujący, chociaż on lekko daje, dodaje koloru, ale tak. Super się wtapia w kolor skóry, że on tak rozświetla pięknie naszą karnację. Ja sobie to po prostu nakładam na nogi, na ręce, na dekolt i wygląda po prostu przepięknie. Jest też mega trwały, mega wydajny. No, przepiękny. Przy okazji jest napisane, że 98,5% naturalnych składników. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest coś. Co trochę chcę Wam zdradzić, ale jeszcze za dużo nie mogę, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale mam bardzo gładkie, proste, lśniące włosy. I to nie jest moja zasługa, bo przetestowałam pewien zabieg. Poszłam na taki pewien zabieg, dość w ciemno, choć z rekomendacji, a moje włosy są normalnie kręcone. Ja od lat je suszę, następnie um, prostowałam je. Suszałam je taką specjalną suszarką Dysona z, z taką szczotką prostującą. Wcześniej robiłam to na szczotkę, co zajmowało mi 40 minut, tak jak normalnie u Fryzjera, klasyczne modelowanie. I powiem szczerze, spoko, szczególnie z Dysonem, jakby to mi oszczędziło i tak bardzo dużo czasu, ale jednak wystarczą dwie krople deszczu, wystarczy właśnie wilgoć w powietrzu, czy nie wiem, pot. I moje włosy się kręciły, zawsze były takie napuszone, strasznie um, suche, no nie lubię ich. Jakby one w wersji kręconej są znacznie już wdzięczniejsze na ten moment, na przykład właśnie w trybie wakacyjnym. I teraz wiem, że będzie bardzo wiele osób, które powie, że kręcone są ekstra, marzcie okręconych, ale to jest prosta zasada, tak? Osoby z prostymi zazwyczaj marzą okręconych i vice versa. Więc nie chcę tutaj tego, tego rozważać. Ja od zawsze marzyłam o prostych włosach, i dostałam zielone światło od mojego fryzjera Kamila Olczyka, którego pozdrawiam i polecam wam go z całego serca. The Green Salon w Warszawie, że mogę sobie zrobić taki zabieg prostujący włosy, i znalazłam miejsce z polecenia. W zasadzie ono do mnie przyszło, ja go nie szukałam. Jestem zachwycona, ale robiłam to jakieś 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu. I wydaje mi się, że zanim Wam powiem, co to było, gdzie to było, to potrzebuję trochę więcej czasu, żeby to przetestować, zobaczyć, jak zachowują się moje włosy, czy efekt rzeczywiście jest tak trwały, jak zostało mi powiedziane. Więc nie chcę Wam na razie zdradzać, ale powiem tylko tak: nie wybierajcie się na zabiegi chemicznego prostowania włosów do pierwszego lepszego miejsca, bo niestety nasłuchałam się bardzo złych rzeczy odnośnie tego, jak to jest u nas w salonach robione i naprawdę nie chcę nikogo urazić, ale z tego co wiem, często włosy są niszczone i palone i potem um, po takim zabiegu jest tylko gorzej. I Z tego co wiem, ten zabieg, który ja miałam, jest najwyższej jakości. on odżywia włosy, można go potem powtarzać i on te włosy właśnie zostawia w jeszcze lepszej formie, a ich nie niszczy. Także, Bądźcie ze mną cierpliwi, nie chcę wam niczego polecać, zanim nie będę przekonana, że to jest na pewno dobry wybór, także trzymajcie kciuki za moje włosy, a ja mogę wam powiedzieć, że mam najlepsze lato mojego życia, bo moje włosy po prostu są absolutnie odporne na wszelkie pogodowe sytuacje. No dobra, to koniec, to koniec, to koniec, nie mam już więcej rekomendacji, przypomnę tylko, że tak, po pierwsze, codziennik jest w opisie łapcie ostatnie sztuki papierowe. Po drugie, wspieramy Fashion Revolution, jeżeli macie ochotę kupić jakieś rzeczy elektroniczne, czyli mojego e-booka o zdrowym stylu życia, holistyczne pozdrowienia, albo foodbooka z przepisami, albo właśnie w wersji elektronicznej, albo mojego e-booka o porannych rytuałach. To jest forma wspierania podcastu, więc jest to dla mnie bardzo pomocne i miłe. A przy okazji wspieracie w lipcu Fashion Revolution. Kolejna rzecz, wszystkie kody rabatowe ode mnie, takie stałe, macie w opisie, macie na Instagramie i w ogóle na moim Instagramie Karolina Sowańska jest ta przestrzeń też teraz podcastowa, także śmiało. Komentujcie, jeżeli macie jakiekolwiek przemyślenia odnośnie konkretnego odcinka. Ja staram się wrzucać posty przynajmniej trzy razy w tygodniu i zazwyczaj nawiązujące do tematu podcastowego, także śmiało dzielcie się swoimi przemyśleniami. I co jeszcze chciałam dodać? No, pamiętajmy, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I na YouTubie wszystkie wywiady są w wersji wideo. Także pamiętajcie o tym, jeżeli macie ochotę też sobie na nas popatrzeć z profilu. I na sam, sam sam koniec, jeżeli macie ochotę ocenić mój podcast, wystawić mu recenzję, opinię, będzie mi bardzo miło podcast jest wtedy promowany trafia do większej ilości osób i jesteśmy zwycięzcami wszyscy. <laughs> śmieję się, ale trochę tak jest. Więc jeżeli słuchacie na iTunesie, w aplikacji podcasty na iPhone'ach, to tam możecie wystawić mu odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Za wszystko bardzo dziękuję. Na Spotify można podcast po prostu zaobserwować i na YouTubie zasubskrybować kanał i też polajkować odcinek. Także udostępniajcie, jeżeli słuchacie. Oznaczajcie mnie. Karolina Sobańska na Instagramie. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie podzielcie się swoimi inspiracjami właśnie u mnie na Instagramie. Karolina Sobańska, powiedziałam to chyba już 100 tysięcy razy. I my słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku, w kolejnym wywiadzie. Super gościni, za dwa tygodnie super gościni, za trzy tygodnie super gość. Więc uprzedzam, uprzedzam, nadchodzą mega odcinki. Znaczy, uważam, że. Wszystkie są mega. Ale naprawdę bardzo się cieszę, że już będziecie mogli ich niedługo posłuchać. I dlatego o tym mówię, bo po prostu nagrywałam sporo z, z uprzedzeniem. Bo teraz, kiedy tego słuchacie, to jutro wyjeżdżam na dwa tygodnie na wakacje, takie prawdziwe, prawdziwe wakacje. I nagram dla Was odcinki do przodu. Także dziękuję Wam z całego serca i do usłyszenia za tydzień. Cześć!